Koń w tradycji rycerskiej. Na tym aspekcie skupili się organizatorzy tegorocznej 10. edycji pikniku koniarza, który odbywa się w Śliwicach. Barwny korowód jeźdźców i zaprzęgów konnych przejechał ulicami miejscowości, by później zaprezentować się na Śliwickiej Polanie. Na czele orszaku stanęła polska husaria, która w naszej historii odegrała ważną rolę militarną. Jej przygotowanie i wyposażenie budziło respekt przeciwnika. Rycerze zaprezentowali publiczności musztrę oraz ćwiczenia wykonywane na co dzień przez husarzy. Byli najlepsi rycerze w ówczesnej Europie i właściwie do dzisiejszych czasów nie ma lepszej jazdy, tak wyposażonej, tak wyćwiczonej w tym, żeby pokonywać przeciwnika pieszego, opancerzonego, uzbrojonego w broń palną. Była najskuteczniejsza ze względu na to, że oprócz tego, że mieli wspaniałe uzbrojenie, sprzęt, konie, przede wszystkim niosła ich duma rycerska. Duma rycerska, która przychodziła z pokolenia na pokolenie. Husarzem mógł zostać praktycznie tylko ten, kto pochodził z rodu szlacheckiego, rycerskiego, nikt inny. Piknik koniarzy organizowany jest w Śliwicach już od 10 lat. Każdego roku impreza związana jest z inną tematyką. W tym roku padła propozycja, że rycerz i koń mają dużo rzeczy wspólnych. Także, co to znaczy? To znaczy, że jak jest rycerz, powinien mieć i swojego konia, powinien być, mieć jakąś swoją damę, dlatego tematem 10. pikniku jest rycerze, damy i konie. Zaproponowaliśmy uczestnikom, żeby dostosowali się do epoki, więc ubierali jakieś wszelkiego rodzaju stroje historyczne. Stowarzyszenie Miłośników Koni i Zaprzęgów Konnych Gniadosz ze Śliwic przez cały rok przygotowuje imprezy dla mieszkańców i zaproszonych gości. Robimy parę takich imprez w roku. Jest przywitanie wiosny, czyli marzanna. Potem jest huta kalna, gdzie jest podobny piknik jak u nas. Bierzemy czynny udział w nim tam. Następnie jest impreza w Śliwicach. I hubertusy na świętego Huberta. Tradycją śliwickich spotkań są zawody w powożeniu i jeździectwie. Zaprzęgi muszą pokonać specjalnie przygotowaną trasę. Rywalizacja odbywa się na czas, a przejazd nie jest łatwy. Jak mówią zawodnicy, jazda wymaga skupienia i treningu. No najtrudniejszy to był z tego wszystkiego to dywan taki, nie? Przejazd na ten dywan. No, i mostek troszkę, nie? Tam sprawiał przeszkód. Ale tak ogólnie, no i ogólnie bardzo dobrze. Piknik koniarzy to impreza, bez której trudno wyobrazić sobie kalendarz letnich wydarzeń w Śliwicach. Każdego roku gromadzi on wielu miłośników tych zwierząt, którzy przyjeżdżają z różnych stron regionu. Wszystkie nasze organizacje włączyły się poprzez Dom Kultury, jako instytucja gminna, ale organizacje zaprzęgów konnych i koła gospodyń do tej uroczystości. I widzimy po widowni, że jest bardzo dużo osób zainteresowanych, dlatego cieszymy się z tego i dla nich to robimy. Udało się ściągnąć właściwie z całego regionu, nie tylko z naszego województwa, ale z województwa również pomorskiego, bryczkarzy zaprzyjaźnionych naszych, którzy chętnie przyjeżdżają do gminy Śliwice i wspólnie z nami uczestniczą w tym pięknym wydarzeniu. Piknik to sporo dobrej zabawy połączonej z nagrodami również dla najmłodszych uczestników tej imprezy.